Witam Was serdecznie w ten piękny piątek. Dzisiaj mamy trudne mecze do grania, bo albo mamy pewniaki, albo mamy takie mecze w stylu no bet, w których wszystko się w zasadzie może wydarzyć, no ale coś postaram się dla Was znaleźć na piątkową ofertę. Korzystam oczywiście z bookmachera fuksiarz, a jeżeli Wy nie macie jeszcze konta fuksiarzu, no to będzie dla Was bardzo dobra informacja. Jaka dobra informacja? Ano taka, że fuksiarz przygotował dla wszystkich nowych użytkowników freebet o wysokości 25 zł, a w zasadzie to z taką gwiazdką, dla wszystkich nowych użytkowników, którzy są widzami kanału Weszło Fuksem: no bo tylko rejestrując się z linku, który jest pod spodem, pod tym e, nagraniem, e, możecie odebrać tenże FreeBet. Warunek, żeby e, go otrzymać, jest jeden: e, mianowicie trzeba wpłacić co najmniej 50 zł, no ale to się opłaca, no bo mamy 50 zł na grę. Możemy skorzystać ze standardowego cashbacku do 50% do 500 zł i e, możemy też odebrać ten FreeBet, więc to no, trudno nie wyjść na plus aczkolwiek stawiając na dzisiejsze mecze to trudno wyjść na plus, można powiedzieć Raków, Częstochowa, Śląsk, Wrocław tutaj odpuszczam, spodziewam się jednak zwycięstwa Rakowa, ale czy to będzie jakieś wysokie zwycięstwo, żeby tu coś kombinować, nie sądzę więc żadne handicapy się nie pobawię a ten kurs 1.32 jest zbyt mały, żeby żeby ryzykować Lech, jak Gdańsk Mieć, Legnica no ja wiem, że to jest pewien zamach na kompetencje trenerskie, czy to Marcina Kaczmarka czy Łukasza Smolarowa natomiast no nie wierzę w ten sposób, który wdroży w Lechigdańsk, gdzie jak było w oficjalnym komunikacie klubu, wreszcie porozmawiali piłkarze ze sobą trenerzy z piłkarzami i wreszcie dzięki tej rozmowie wszystko ma pójść. Wydaje mi się, że problem jest siód, nieco bardziej złożony, więc nie wierzę w to, że Lechia Gdańsk wygra z Miedzią Legnica, ale no, jakiś remis może jej się uda urwać, no bo mieć też swoje problemy ma, więc ja stawiam na x2, czyli na to, że albo wygra mieć Legnica, albo będzie remis. Poza tym pieniędzy poszukam w pierwszej lidze, mianowicie dokładnie w Bielsku Białej, gdzie pod Beskidzie mierzy się z Chrobrym Głogów. No tutaj wydaje mi się, że pod Beskidzie jest faworytem, natomiast nie, na, nie tak dużym, żeby yy, ryzykował na to pieniądze. Ja zagram na to, że będzie poniżej 2,5 gola trochę jest to myślenie z mojej strony życzeniowe, a trochę oparte na faktach. Mianowicie, jeżeli spojrzymy na statystyki Podbeskidzia z wiosny tego roku, znajdziemy tam 0,0 z Odrą Opole u siebie, 1-1 z gks Katowice na wyjeździe, 1-0 z gks Tychy u siebie i 1-0, a w zasadzie 0-1 e, ze Skrą Częstochowa na wyjeździe. Więc tych goli pada naprawdę mało w meczach Podbeskidzia. Z kolei Chrobry, no w meczach Chrobrego e, tych wyjazdowych może się wydarzyć wszystko. Wyniki w stylu 5-2, 3-4 to w tym sezonie wszystko było, więc no może być taki mecz hokejowy trochę, patrząc na statystyki. Natomiast to też zdarzają się 0001 normalne wyniki, więc no liczę na to, że akurat będzie ta seria normalna na ten, na ten moment. A dla wszystkich, którzy mają swoje konta w Fuksiarzu albo dopiero się rejestrują, Fuksiarz przygotował jeszcze konkurs. Mianowicie w komentarzu pod spodem należy napisać dokładny wynik i strzelca przynajmniej jednej bramki w meczu Rakowa ze Śląskiem Wrocław. Ja spodziewam się na jakiś 2-0, powiedzmy, dla Rakowa. Strzelca bramki bym wskazał Koczergina, bo jest naprawdę w naprawdę dobrej formie, chyba, że znowu Jean Carlos walnie trzecią bramkę, taką samą z przedpola karnego. Dlaczego nie? Eee, no, ale oczywiście nie musicie się sugerować moim typem, bo to tylko mój typ. Zapomniałbym jeszcze najważniejsze. W tym konkursie do wygrania jest freebet o wysokości 50 zł w fuksiarzu. Trzeba mieć konto w fuksiarzu, żeby wziąć udział, więc jeżeli nie macie, to Rejestracja tutaj z linku na dole. Serdecznie polecam. Trzy pierwsze osoby dostaną freebet. Jeśli chcecie skorzystać z typów mojego serdecznego kolegi Pawła Paczula, to odsyłam Was do jego kuponu. No, Paweł też nie postawił na Lechy Gdańsk. W ogóle mnie to nie dziwi. Paweł jest jedną z osób, która dostrzega wiele wad w gdańskim klubie, ale no, on widział je dużo wcześniej, niż dzisiaj cała piłkarska Polska.